Witam serdecznie. Dzisiaj jest 29 dzień kwietnia 2024. Ruda Śląska. Gdula. Zmiana jest u środku wiechowy. Tak, ładna pogoda jest. Wiosna, zmartwychwstanie. No i świadkowie Jehowy właśnie są martwi. Efezjan 5,14. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a ześnij ci Chrystus. Bo Filipian, pierwszy rozdział od 15 do 18. No wszyscy głoszą Chrystusa. Jedni szczerze, drudzy nieszczerze, ale byleby wszelkimi sposobami Chrystus był głoszony. Chrystus Jezus, tak? Dzieje apostolskie 9,5. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. I to właśnie i świadków Jehowy, że nie pisali Jehowa, a służą Jehowie, no to Judasz nie służył Jehowie, tylko Jezusowi. 3,5 roku szkolenia i później do pracy. A świadkowie się uczą, Jehowy się uczą i głoszą literę prawa, bo wpisali sobie Jehowę, ale tam gdzie trzeba nie skłamali. Czyli Biblia jest tak pokłamana, że jak ktoś ma ducha prawdy, Jana 14,17, to duch prawdy jest połączenie właśnie Ojcze nasz, który jest w niebie, Ojcze nasz, Mateusz 23,9, nikogo na ziemi, a Jehowa jest w Ameryce, a papież jest w Watykanie, Ryzyk w Toruniu, ojciec. To są te ojce, co zwodzą ludzi, tłumy, miliony, miliardy, no ale ojcem naszym, ojcem prawdy Jana 14,17-20, że nie jesteśmy sierotami, bo mamy ojca. Mateusz 6 rozdział od 9-15. Wychwalamy imię właśnie jednego ojca. W jego imieniu wszelkie kolano, wszelki język wyzna. I tylko w tym imieniu jest zbawienie. Dzieje apostolskie 4 rozdział od 10-12. I w przykładzie Nowego Świata. Dla świadków, którzy by chcieli zmartwychwstać, świadków Jehowy, Efezjan 5,14, bo są martwi, bo ciało kierownicze kieruje tak, żeby kasa była. Kasę mają, żyją jedną nogą w raju, tak, bo tak mówią, że oni będą żyć w raju. Ale faryzeusze czekali na przyjście króla. Przyszedł król, wjechał na osiołku, nie rozpoznali. Tak samo dzisiaj obecne czasy są takie same, jeszcze gorsze, bo Sodoma, Gomora. Chrześcijanie, czyli ci, co mają Pisma Święte, tak faryzeusze i przekręcają na swoją zgubę. Dlatego czasy pory, pokarm na czas słuszny, za darmo. Objawienie, pierwszy rozdział 6, 16, 20 i 7 anioł tutaj jest opisany, ostatni anioł, reformator, który przekazuje nam błogosławieństwo. Bo większy błogosławi mniejszego, Hebrajczyków 7,7. Jan Chrzciciel nie ochrzcił Jezusa, bo było odwrotnie, poznał go po gębicy duchu, który stąpił. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i pierwsza Mojsza 3,15. Słowo stał się ciałem. No przyszedł do narodu wybranego, przyszedł do swojego, nie przyjęli, ale ci, co go przyjęli, stali się jego synami i córkami. 2 Koryntian 6,18. Bo Chrystus ma dzieci, Hebrajczyków 2,13. Oto ja i dzieci, które dał mi nie Jehowa. Czy ojciec Jezusa nie jest amerykańskim Jehową, tylko ojcem, który Szczepan widział, jak go kamieniowali. 7 rozdział Dzieje Apostolskie, ale mówi Jezu, nie policzym tego grzechu, chociaż świadkowie w tym przekładzie pisali Jehowa. Czyli Dzieje Apostolskie 9,5 nie pisali Jehowa, ale tam pisali. Czyli papier przyjmuje wszystko, a wnikliwi poznają. Wybrani wnikliwi, badacze, Berejczycy. Także mamy Dzieje Apostolskie 9,5. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus, czyli Król Jezus, bo Pana już dawno wpisali. I wpisali Pana i Pana Cezara czci cały świat. A my mamy cześć i chwały Chrystusowi się należy. Szanuj Ojca i Matkę, czcijcie Króla. Król to jest potężny władca, jedyny sprawiedliwy, bo pierwszym królem był Saul, Dawid, Salomon. Mieli sędziów, proroków, Mojżesza proroka. I Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 20-22, że Mojżesz mówi proroka takiego, jak ja zbudziłam Bóg. No i tym prorokiem właśnie
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Mateusz 17:5. Słuchajcie, jest Jezus Chrystus, Galacjan 6:2, prawo Chrystusowe. Bo prawo Mojżesza na kamiennych tablicach, a teraz na kamiennych sercach. Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 12. No jak będziemy mieć w sercu 10 przykazań, to mądre dziewice, które się wybudzą, bo było 10 mądrych, było 10 panien dziewic, 10, ale były mądre i głupie, czyli przykazania mają mądre w sercu, tą miłość Chrystusową i po prostu mają mądrość, czyli Chrystusową mądrość. Łukasza 21:15 do 28. Głowa do góry. Także dla tych, którzy nie przyjmą Chrystusa, płacz zgrzytanie zębów, no bo są w religiach, nie wiadomo po co. Tak samo jak Judasz nie wiedział, po co tam był. Ale jeden z 12, no i padło na słabsze ogniwo, najsłabsze Judasz, tak. Judasz no, miał piekło, jak zdradził prawdę Chrystusową, nie uprawiał seksu, no i się powiesił. Objawienie 9:6. Takie same czasy idą świadkowie. Ja nie chcę, żeby się oni wieszali, bo ich nie będzie nikt chciał, nie będzie ich świadków chciał nikt uśmiercić, bo jakby ktoś uśmiercił świadka Jehowy, to męczeńską śmiercią i wtedy by zmartwychwstał, bo jako męczennik by zginął, tak? A tak będzie żył z tym kłamstwem, które czarował ludzi, Jehowę głosił i rozbijali jako system rodziny, bo moją też odbili, ale ja mam kochać nieprzyjaciół, modlę się za świadków Jehowy, żeby byli aniołami, bo pokarm na czas słuszny jest za darmo i czasy pory dla tych, co chcą żyć. Mateusz 10:8, objawienie 20, rozdział 6, werset pierwsze zmartwychwstanie głosimy. Błogosławie świadków Jehowy, niech się nawracają do Króla Izraela, Ojca Prawdy.